Nowy film? Ale bym ci powiedział, że to się pali? Stwierdziłam, że to jest dobry pretekst, żeby stworzyć coś dla ciebie. A już włosy wróciły takie jak Fritz chyba chciał, nie? Nie mam pojęcia, bardzo. Jakbym ci powiedział, że to się. Partiatik! Siema widzowie, szybka reklama, zapraszam na Eneba, najtaniej gierki na świecie, ale dla tych, co nie ogarniają i tych, co ogarniają, luj dla wszystkich pokażę. Wchodzisz sobie tak w link w opisie któryś, tam masz parę i teraz tak, jesteś na stronce, możesz wpisać LOL dla tych, co chcą zobaczyć, że jesteś z LOLa, ale ja tu głównie robię tak, Games, Steam Games i kupujesz sobie giereczki taniej, szukasz, która cię interesuje. Z tych mnie nie interesuje chyba żadna, ale zobaczmy sobie losowo. Space Riders in Space 20 zł, 25 groszy, a na Steamie Space Riders. O! I już dyszka do kieszeni za samo wejście w link, ale wiadomo, jeszcze masz tak, buły now klikasz, mam tu kodzik, jak się kliknie, Spartiatix 3 Apple i robisz oro 60 groszy taniej, 3% w kieszeni. O! Kupując tutaj, zbierzesz się kupa kaski po jakimś czasie, także co, wejdź w link, wspomagasz mnie samym wejściem w linka, jeżeli zrobisz zakupy, to już turbo wspomagasz, także giga pog dla ciebie, dzięki widzu, trzymaj się. Dzięki widzowie, bo to dzięki wam jest partner, kocham was, siema. Moje ulubione intro, zaczynamy, dobrze spędzone 20 minut czuję, a wy? Ja pieprzę, dawaj Wersow, oddaj. W dzisiejszym odcinku wybieram się do perfumerii. Lecimy! Razem z Jakubem Pietrynką stworzyć swoje własne perfumy i zobaczyć, jak wygląda cały proces tworzenia perfum, dobierania nut zapachowych i jak to się wszystko ze sobą łączy. Dzisiaj mamy przepiękny dzień, także koniecznie tak jest, kim? Zamknijcie ryje. Nie tylko do oglądamy to, ale również jeżeli chcecie więcej takich odcinków. W tym odcinku nie wydarzy się tylko i wyłącznie perfumeria. Czeka na was reakcja na moją wizytę w Top Model. Bardzo się stresuję, bo nie wiem, jak ona w Top Model wyskoczyła? Telewizja, więc znaczy, ja nie wy wystąpiła? I bardzo, bardzo, bardzo się stresuję, więc jeżeli będziecie widzieć, że się miotam, nie mogę się wysłowić, że się stresuję dzisiaj, to właśnie... Watykanu pierwsze, nie chcę oglądać korona. W górę subskrybujcie kanał, a ja was zabieram właśnie na miejsce, gdzie to właśnie pan Jakub produkuje. Top Model właśnie pokazuje, Top Model, o czym to jest program, o niczym, niestety. Cześć, cześć, to jest Dawid i Ala. Ale pachnie już na wstępie. No, to już sobie przygotowywałem. Ekstra. Ja jestem bardzo ciekawa, jak w ogóle wygląda cały proces. Znaczy, ja przygotowałem tutaj miejsce, spodniki, plus minus te, które wczoraj... Co robią swoje miejsce. Perfumy? Dobra. Przygotowałem coś ze swojej żony. Na jakiej sesji była Wersow? O. Tak, widzę, że ty też masz swoje. Tak, wzięłam też jakieś swoje. Jeden wspólny mianownik. Ja może być dobre. Prawdopodobnie tuberoza i owoce. Okej, okay, czyli ty wszystkie już tak, po kolei. Czyli ty już tak możesz powiedzieć, że oni to już się łączy? Tak, myślę, że tak, bo to jest taki już dość znany schemat. Natomiast no, tuberoza w naturze, ona jest troszeczkę inaczej pachnie i rzadko występuje. Tutaj jest stworzony akord, czyli perfumiarz danej marki stworzył sobie na podstawie pojedynczych składników akord tuberozy, który łączy wszystkie te składniki. Natomiast ale dziwna buteleczka do perfum, taki ten. Natomiast no, jestem przekonany, bucik. Że to jest to, bo znam jeszcze co najmniej 3-4 damskie zapachy, które mają podobny mianownik, powiedzmy. Okej, okay. Ej, mega mocno. Nie pisz ja tak, rukaszu toksików w dupę. Sprawdzić skład, spisać. Ja pierdzielę. Tak, że powąchałeś i już wiesz, że mają. Pisz tylko miło o niej. Ja tu jestem przygotowany. Dziękuję, Malina, za subka! Witam! Siema. Na plus minus 300-400 składników. Za ile donaty skip? W stanie za 100 zł. Szczególne niuanse, jeżeli o to chodzi. Tutaj sobie przygotowałem jeszcze coś, co powróciłem już chyba któryś flakon. Bo mi zależy. Tam jest to Chanel Platinum Egoist. Mhm. Jest to znowu powrót do lat 90. I tutaj jest takie fajne ziołowo-metaliczne połączenie. I to, o, jest, to lubię. Mhm. I to jest też przykład typowo zapachu selektywnego, czyli szeroko dostępnego. Dobrze, Rukaszu, i tak dalej. W zaporze, powiedzmy. Ja bym powiedziała, że to jest męski perfum. Tak, bo to jest zdecydowanie. Okej, okay, no właśnie, tak mi się kojarzy z Ninja. Nie, Ninja. Ale jeszcze jest bardzo ładny. Z Chanel mam bardzo duży problem, bo szczerze mówiąc, już miałam kilka podejść do perfumu. Mm-hmm. Tak, jak streama nie będzie. Nie umiem wybrać tego odpowiedzi. A właśnie, dobrze już wspomniałem. Czasu wiedziałam, że mam jakieś takie bardziej czułe chłonienie. A w pewnym momencie zaczęło się przekładać to na to, że jak chodziłem do drogerii. Chwila, muszę zobaczyć, bo giga problem mam ze wstawianiem filmików. A, oczywiście, jakoś 360p. Wrócę za tydzień. No, potrafiłem sobie wyłapać jakieś tam niuanse, co mnie interesują. Który level? Mam chyba 16 albo 15. Które się mają podobać każdemu, tylko są bardziej, powiedzmy, że ja dzisiaj 20 lecimy.
Dokładnie. W dzisiejszym odcinku będę miała okazję zrobić swój perfum. Ale ma ręce długie. Które ja wybrałam. To są składniki, które tutaj wybrał Jakub. Z tej listy, które ja ci wysłałam. Tak. Ja wybrałam sobie te składniki, które ja zauważyłam, że są fajnym składnikiem X wszystkich perfumów, które ja stosowałam do tej pory. Czyli z kolejką serwery lepsze? Tak, tak. No. Dlatego tam gram. I wybrałam te nuty zapachowe, które się tam łączą, które po prostu masz rację, Chałski. Więc teraz z tych nut zapachowych będziemy tworzyć perfum dla mnie. No ale poza levelem też się wbija skille broni. To jest ważne. Zastanawiam się, czy wpadniesz na nutę przewodną, na temat przewodu tego, co klient mi zlecił. Dobra. Kurde, no mega specyficzne. Nie mam pojęcia. Bardzo. A jakbym ci powiedział, że to się pali? Zioło? Zarówno. Powiedział ci, żebyś stworzył perfum na bazie zioła. Zajebiste. Kawa jest kolejnym... Od razu do głowy przyszło. Była kiedyś drama przecież, że ekipa nieźle wpalnik daje, co? Dzięki, Ordma, witam! Dzięki! Witam. 6 miesięcy. Siema. Który zaburza naszą percepcję wnętrza po powąchaniu kilku zapachów. Tak? Tak, żeby zresetować nasz zapach. Level się długo w mety nie wbija. Powietrze i powąchać kawałek skóry. Dlatego się dalej, na privach gra. Dzień mamy zaperfumowanego, bo zazwyczaj psikamy sobie na ręce, to tu mamy troszeczkę cieplej. To jest taka strefa, gdzie jest odgrzana przez nasze właśnie żyłki i tak dalej. Ten zapach się ulatnia lepiej. Natomiast, żeby zresetować zapach, nie wąchamy kawy, bo to jest kolejny mocny zapach i później będziemy gorzej odbierać kolejne. Powinniśmy sobie wejść i załóżmy na tej ręce nic nie ma. Chcę powąchać. Co ty gadasz, kierowcy? Nie testuję tego. Czyli co? Czyli jednak kawy to wcale nie jest dobry pomysł w drogerii. Pani mi tak powiedziała. Pierwsze... Co ty gadasz, Lucek? Mamy w mojej drodze warsztatowej. Jest przykład piramidy zapachowej. Opiera się ona o nuty zapachowe i ich lotność. Lotność jest oparta o wagę molekularną, czyli jak składnik w danej sytuacji będzie sobie wyparowywał. Świeże nuty, czyli jakieś cytrusowe, aldehydowe, niektóre syntetyczne, świeże, wyparowują od poważny biznes 5-10 minut do pół godziny. Nuty górne, które odparowały, przeistoczyły się w nuty serca, w sensie nuty górne odparowały, przeszły do serca i w sercu już nam się koniecznie ten zapach musi podobać, bo sercem zazwyczaj się składa z kwiatów, z żywic, powiedzmy, z jakichś nut owocowych. Oprzemy się o francuską właśnie piramidę zapachową, zapach będzie się rozwijał, czyli będzie delikatnie świeży na górze, kwiatowo, załóżmy, przyprawowy w sercu, a w bazie będzie jakiś drzewny, a nawet zwierzęcy, można powiedzieć. Jest taki perfum jak Mandarin Basic od Guerlain, ale on jest właśnie na bazie tych wszystkich, no tej górnej zdecydowanie. Piramidy. Właśnie jest mandarynka, jest cytryna, są wszystkie te właśnie cytrusy i właśnie zastanawiam się, jak to w przypadku jego trwałości, bo on jest ogólnie bardzo trwały. Tutaj jest prawdopodobnie wzbogacone o piżma i pewne molekuły, które same w sobie jakby dla nas są niewyczuwalne. Chłopu daje fiveheada widzowie, on w ogóle nie wie co mówi, tak mi się wydaje. Stosunkowo niewiele osób wyczuwa. Co ty myślisz, że nad perfumami tak pracują? Porypany jesteś, chłopie? Perfumy to się sprzedaje tak jak wszystko na tym świecie. Masz jakikolwiek wodę z kibla, ale dajesz na to Cristiano Ronaldo na etykietę. O, i już jest 10 euro warte. Co ty w dupę myślisz? A pachnie to tak samo jak to za 5 zł. Proste w dupę. Taki delikatny masz. Odkryłem biznes. Natomiast wiele osób ma problemy z wyczuciem. Jak działa ten świat? Jeżeli takie górne składniki dociążymy odpowiednimi piżmami bądź nutami dolnymi, jesteśmy w stanie jakby wydłużyć żywotność tego zapachu, ale to też jest kwestia indywidualna. Zazwyczaj zapachy świeże, no prawda jest taka, że znikają po 5, 4, 6 godzinach. Jest to kwestia indywidualna. Warto sobie jest zachować flakonik. Tutaj mamy podany kod seryjny. Czyli są takie strony, które nam są w stanie powiedzieć, z którego roku jest to dana partia. I możemy śledzić, kupując nowy zapach, czy jest to ta sama partia, ten rok, ten sam rozlew. Po paru latach. Nie wiem. Tak, to jest tak zwany batch code. Tutaj jest kod. I na podstawie tego jesteśmy w stanie zweryfikować, bo już między tymi batchami z danego roku może być różnica. Osoby, które siedzą na grupach perfumeryjnych, powiedzmy, są takimi łowcami okazji i fanami danego zapachu, który na przykład został. Ja kupiłem 10 lat temu w Biedronce perfumy z Messim i mam do teraz. No. Zmieniony, przykładowo 10 lat temu mi się podobał. Messi teraz, nie oddaje chyba. Polują jak dalej na stoi. Stare batchody, szukają na aukcjach, eBayach, Allegro, są różne zobacz portale, to, gdzie można zdobywać to. Czyli to nie tak tylko, że chodzi o, że ktoś jest buciarzem i szuka jakichś starych wieszy. Nie, zdecydowanie nie. Ale ukrył. Każdy wie, jak to było. Nie ukryjesz tego. Dzięki Krastalek za
33 miesiące! Witam, witam, siema. Giga czasu dużo minęło. W perfumach tam sprawdzę. Dokładnie, i na podstawie tego kodu seryjnego jesteśmy w stanie znaleźć zapas, który będzie nam pasował. Messi wygania. Czyli tak naprawdę to też może być czasami inwestycja, taki perfum, który kupimy teraz za 10 lat, może być inwestycja. Zdecydowanie tak, tylko że mamy tyle w tym momencie marek zapachowych i tyle zapachów, że ciężko przewidzieć jest, który kierunek będzie taki najbardziej trafny. Tutaj mamy typowo nuty górne. Tak, tutaj mamy serca, które akurat tutaj jest niewiele na podstawie tej listy i tutaj są nuty bazowe. Oraz kilka, których ja dodatkowo sobie tak wyciągnąłem, żeby tutaj może zainspirowały Cię do działania. Mogłabym mieć perfum typu bergamot. Ja, to mi trochę pachnie jak herbata, ale taka dobra herbata. Nie, nie, tak, na polską gram. Bergamotka. O Jezus, kocham. Ja uwielbiam herbatę, więc jak tutaj to kocham, to od razu się w tym zakocham. Okej, bergamotka musi być. Tutaj mamy jaśmin, to jest naturalny. O, nie pachnie. Zgadza się, on jest dla mnie taki narkotyczny właśnie. On gdzieś tutaj, ta nuta występuje tak. Narkotyczny, zapachach. Jaki się spodoba. Jasne. I skupiamy się na tym, czyli mamy tutaj 7-9 składników. Bardzo fajne. Coś, co mówiłem. Tak, tak, mówiłem 10-15 to jest. Co fajnie, ty pieprzysz, Lucek? Bardziej w oparciu o piramidkę naszą, który chciałbyś składnik, żeby najbardziej dominował? Bergamotka. Czyli bergamotkę damy sobie na górze. Czyli sam proces tego, żeby nakładać i mieszać tych perfum jest naprawdę dosyć szybki. Skąd wiedzieć właśnie, jak dobrać sobie w raporcie? Metody prób i błędów. Rozumiem, że wanilia ma być takim tutaj kluczowym składnikiem. Takim składnikiem, tak. Najbardziej ta bergamotka. Ona będzie, tyle że ona zniknie i później nam zapach coś słodkiego się przerodzi. Bo bergamotka musi wyparować, taka jest jej rola. Najgorzej. Na początku dajmy sobie mililitr, bo to jest koncentrat waniliny 0,25%. To jest bardzo dużo, jak na ten składnik, on jest silny. Natomiast jeżeli szukamy słodyczy, która nam się spodoba, jest i słodko, i pikantnie, bo właśnie ten kaszmeran wpłynął na to, że nie zrobiło nam się takie coś ubiegłego. Ja pierdzielę, co oni odpieprzają jakieś eliksiry. No właśnie. Bo chcesz mamy więcej. No dokładnie. Akceptujemy na tym etapie nutę bazy. Myślę, że tak. Okej. Okay. Mamy taki specyficzny kolor. Tak, bo to jest naturalne. Jest jaśmin delikatny, jest słodycz, nie przesadziliśmy. Mhm. Dobrze. Ile mam włosów na czole? Zauważyliśmy. No i teraz... Jeżeli akceptujemy ciężko powiedzieć, nie wiem. Bazę, ty i co teraz? Wodę się leje i na buteleczki do Biedronki, tak? To proste te perfumy. Ta wróżka jest taka... Jest i słodka, i owocowa zarazem, i faktycznie no tutaj... Ty, a jak ja bym zrobił tak? Wziąłbym teraz słoik, nakleił naklejki i napisał tak. 1990 Michael Jackson oddech. I że niby oddech Michaela Jacksona złapałem na koncercie w słoik. I powiem tak ludziom, wmówię, że to naprawdę jest słoik z jego oddechem i powiem, że perfumy z tego będę robił po 100 euro za buteleczkę. Myślicie, żeby kupowali fani Michaela Jacksona? Bym powiedział, że to każdego daje trochę oddechu Michaela. Że, i to trzeba ubrać w taką sprzedaż, że jeżeli pryśniesz się tymi perfumami, to tak jakby Michael Jackson miał dłoń na twoim ramieniu i cały czas prowadził cię przez życie. Za każdym razem, kiedy się opryskasz tym perfumem, czujesz jakby Michael Jackson prowadził cię w stronę światła na drodze życiowej. Pamiętaj o tym, tylko 100 euro za buteleczkę. Co to jest 100 euro? I to na Niemcy byśmy, na Polskę to luj. Na Polskę to zrobimy perfumy w dupę jakiegoś księdza, albo tam wiesz, że relikwia, czy tam... Gwóźdź z grobu, z tego, z krzyża Jezusa, coś takiego. Zapach krzyża Jezusa z dębowej deski. I od razu w Polsce to się sprzeda. I to po 50 zł w Biedronce. Ale na Niemcy i tak dalej, Michael Jackson i tak dalej, polecimy. To odda, mówię wam. Ja pierdzielę, jaki biznes. Ty byś, przecież oni i tak w to uwierzą. Ci wszyscy ludzie, no czemu mają mnie uwierzyć? Kupiłbyś to i pokczam. Nawet może daj. Na Allegro była licytacja o słoik, którym oddychał Jezus. Licytacja do jakiejś wysokiej kwoty doszła, ale została zamknięta przez administrację. Czemu? Ale skam. Czemu zamknęli moją licytację? Jeszcze nie wiedziałem o tym. Muszę wejść na maila. Zobaczymy. Ale to ładnie pachnie, ja bym jeszcze dodała. Możemy dodać. No herbata Earl Grey, taka dobra herbata Earl Grey. Jak bardzo lubisz tą herbatę? Bardzo lubię herbatę Earl Grey. 2 ml. No i tą pipetkę zostawimy. Earl Grey, będziesz śmierdził fusami? A ja tutaj staram się zblendować naszą esencję. Jezus, jak ładnie pachnie.
Ja mogłabym mieć takie perfumy na co dzień. Czyli ja już dzisiaj nie mogę się wysmarować z tymi perfumami, tylko muszę zaczekać jeszcze, tak? Ile będę chciała. To znaczy, myślę, że będziesz mogła, nawet wskazane jest po to, żeby zobaczyć, jak ten zapach w czasie się będzie troszeczkę zmieniał. To jest alkohol, który będzie sobie nośnikiem naszego zapachu. Musi to być na dużo? Tak, żeby pełnił flakon. Czyli około 50. Mam propozycję, może dzisiaj zamiast Ludwiczka Jean Bravo, nie mogę, bo ma prawa autorskie. Podgrzewanie. Na Amazonu, to jeszcze prędzej wypieprzą. Okej, czyli to tak... Okay, pozostało o kurde, ale mieszacz fajny. Do zapachu, ale musimy... Jaka najgorsza yerba? Nie wiem, miodowa kiedyś piłem. Nie pamiętam jak się nazywa, jakiej firmy. Nawiązanie do herbaty. Earl Grey, sztos. To zaciskamy pierścień. Odklejona w tytule top model, a robił jakiś perfumach. No, odkleja wjechała, ale to już lata temu. Koreczek. I ostatni etap. Najprzyjemniejszy. Etykieta. I co, mają już te perfumy? Teraz potrzebuje czasu, żeby się... Teraz rozleci na Biedronki wysłać. No już będzie fajniutki. Tak, na pewno. Tam za dużo się nie dzieje. Natomiast mogą wystąpić zmiany. W sensie, on się, przypuszczam, wysłodzi nam. Samurai Jack, ale on na pewno ma. Kurde, lipa. Dałbym jeszcze troszeczkę... Jakieś starsze bajki typu Jetixa, o. W męskim zapachu to się... To nie doczepiają się. Składniki nie będą wyczuwalne, dopóki ich nie zmieszamy z alkoholem. One, no tutaj na tym etapie, jak będziemy sobie gdzieś na skórę nakładać, no nie będziemy mieli możliwości pełnego bukietu plany. Natomiast gwarantuję, że będzie fajnie. Hojrak? Tylko jeden odcinek chyba widziałem na YouTubie. Do ciebie. Kaszmerano również damy 0,20. I co, te rambasowe robią? A nie, teraz inny rodzaj robią. Będziesz wszystko notował, tak? A gdzie to top model? Ja mogę się tu bawić, a ty notujesz. Tak jest. No według mnie jest fajne. Fajne. Mhm. Podsumowując, mega fan. Ogólnie dużo trzeba skupienia, próbować dużo zapachów, nowych takich wizji i jakby trochę mieć taką fantazję, jeżeli chodzi o tworzenie tych perfum i A, to nie ma znaczenia, co ona pieprzy. Powiedzmy, że jakaś gwiazda typu Ariana Grande robi perfumy. To ona powie, że siedziała nad tym, wybierała to i tak dalej. W rzeczywistości jakieś typy wybiorą znany bardzo perfum, który się ludziom w większości podoba. Tylko jakie etykiety na to dadzą Ariany Grande, już ludzie kupią. Co ona pieprzy w ogóle? Chłopie, to jest jakiś skam, widzowie, oni nam próbują wejść do głowy. Tak naprawdę to się nie dzieje, co teraz oglądamy. To, co oni teraz pokazują, to jest jak z tych reklam, co czekoladę typ niby robi. Chłop jakiś w stroju takim rzemieślniczym robi czekoladę, w jakimś piecu smaży. Chłopie, JRL to wygląda tak. Siedzą chłopy w fabrykach, klikają dwa guziki i się robi czekoladę do tego papierka. Albo ten z piwem. Stoi chłop, a za nim 400 w dupę gigantycznych beczek piwa i on do każdej zagląda i bierze troszeczkę i sprawdza, czy to jest taki smak, jakiś słodowy. Co ty pieprzysz, chłop, jak ty to rozlewasz w tej samej fabryce, co leci każde piwo w Polsce, czy tam gdzieś za granicą. Co oni pieprzą? Oni nam próbują wejść do głowy, widzowie. Nie możemy się dać. To jest propaganda. Nie możemy im się dać. Streamujesz dla pieniędzy czy dla widzów? Bo jak widzę, to ci coraz bardziej od kaski odwala. Streamuję po to, żeby twoja matka w końcu weszła na streama, a potem żebym ją walił co noc szmatę w dupę, rozumiesz? Po to streamuję. Nadal mnie nie zobaczyła szmaciura, to muszę się dalej z tobą w dupę tutaj pieprzyć na tym streamie niestety. Jakub, no posiadaj, sam mówicie, że tak mówi o tym, tak wiecie, jakby to była taka sztuka, no bo dla niego to jest zdecydowanie sztuka i dla mnie też już teraz bardzo się zajęłam. Dajcie znać, czy wy macie lub mieliście kiedyś styczność z tym, żeby stworzyć swoje perfumy. Jak widzicie, nie jest to aż tak trudne, ale wymaga właśnie dobrego wyczucia i tego, żeby kombinować, żeby próbować, więc nawet w domu. Instanowie będziemy oglądać. Jeżeli nie umiecie czegoś takiego stworzyć w domu albo nie czujecie się na siłach, to zawsze możecie się tutaj wybrać do Kuby. Kuba wam pokaże, stworzycie coś fajnego, może właśnie dla siebie albo na prezent, jak ja w tym przypadku. Dziękuję serdecznie. A jeszcze mogę sprawdzić, jak pachnie? Pewnie. Nie. Dobra. Ja już testowałam, ale nie chodziłaś. No ładnie. Takiego męskiego zapachu jeszcze nie czułam. No zobaczymy, czy się mu spodoba. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak.
Jakie są koszty zrobienia takiego swojego perfumu? Zazwyczaj cena zaczyna się od 300 zł, czasami się kończy na 500 za osobę. Gdy organizuję warsztaty, to cena jest zazwyczaj ciekawsza, bo już przy 6-8 osobach wynosi tylko 200 zł. Okej, okay, czyli jak macie jakąś paczkę znajomych i chcecie się wybrać na warsztat do Jakuba, zbierzcie się w 6 osób i wtedy wychodzi Was 200 zł na głowę, gdzie możecie się już nauczyć, jak robić takie perfumy. Ja nie chcę się, Lu, ja chcę oglądać. Gadasz. Super. Wyjaśnię Ci genezę. Nie pisz tak, Lucek, ja pierdzielę. Time outa ci daję na sekundę. To jest dobry pretekst, żeby stworzyć coś dla ciebie własnoręcznie. A ja widziałem, co robisz. Znowu ją odrzuci, czy nie? Co? Perfumy? Tak. Widziałem na Instagramie. Więc dla ciebie mam taki i stworzyłam jeden dla siebie i jeden dla ciebie. I ten jest taki, jak mi się podoba. Tu ma przykład jakiegoś perfumu swojej żony, ona mówi, ona ogólnie za nim nie przypada, ale nosi go tylko dla mnie. I powiedział, że nosi go na jakieś rocznice, no i teraz dla ciebie, ale on jeszcze nie jest gotowy, on będzie dochodził jeszcze 3 dni tak. Aha. Ten i potem po miesiącu już taki jest do użytku. Dobra, wąchaj to. No ładny, w sumie ładny. Bałem się, że będzie taki ostry, ale nie jest nie, aż taki. Nie, nie jest ostry i ogólnie to jeszcze ładny, ładny, przyciągnie. Fajnie. Można powiedzieć, że prezent na dzień chłopaka, tak? No, ale nie wiem, wszystko. Nie wiem, Mario. A jak też fajny, na... fajny, no, na fajny. Skórze jest tu. Ale ładny, ładny, ładny. Jeszcze nie ma. Tylko jeszcze raz mówię. Beyoncé. Bo jesteś moim narzeczonym, a jest na dzień chłopaka, więc stwierdziłam, że nie jesteś moim chłopakiem, tylko już moim narzeczonym. Ale fajne, bardzo ładne. Dziękuję, pięknie. Kochani, ja się już przebrałam, ponieważ zabieram Karola na dzień chłopaka. Nie ma czegoś takiego jak dzień narzeczonego chyba. Jest, to dajcie mi znać koniecznie. No i stwierdziłam, że zabiorę go na kolację. Na skluzer. On kiedyś mi zaproponował. Nie mogę, jak czasem widzę, co ty pijesz. Kolejne, dzięki za info. Myślę, że bardzo chciał zawsze tam iść. Nie no, tam chłopie, ty myślisz, że tego... Dobra, daję ci tutaj małtę, dość cię mam. ...bać wcześniej, jak już nie mogliśmy się zebrać. No i ja zarezerwowałam tam miejsce. Ale na sekundę, bo go lubię. Oprócz tego jeszcze przygotowałam dla niego prezent, ponieważ jak wiecie, on też skacze ze spadochronem, już kończył kurs. Widział mój filmik z nurkowania i stwierdziłam, że dam mu taką prezencie. Właśnie taką lekcję, jak ja miałam, czyli lekcje nurkowania razem z Nocką pod wodą, żebyśmy mogli sobie tam pojechać i spróbować. Naszym marzeniem jest, żeby zanurkować w Dubaju, w takim największym basenie na świecie. Mam nadzieję, że to zrealizujemy. Wykupimy sobie też kurs. O czym im teraz pieprzą? Co to jest, smoothie? Co ty zrobiłeś? Co to za dziwny komunikat na czacie? Co się w dupę dzieje? Dzięki, smoothie, za suba. Nie, czekaj, to suby? Widać, że ona z nim dla hajsu, on kupuje jej prezenty o wartości 1000 zł, a ona jemu 150-300. Chłopie, w dupę, ty jesteś bardziej odklejony niż ta pieprzona Wersow. Ty myślisz, że 1000 zł, czy 100 zł, czy 10k dla Friza to jest cokolwiek? Chłopie, ty sobie czasem zdaj sprawę, że oni są w dupę milionerami i te prezenty są symboliczne. Ja pierdzie, jak oni by mieli kupować sobie prezenty, tak jak ty z ojcem, za 10% majątku, czyli za 100 zł raz w roku. Chłopie, to oni by musieli sobie kupować prezenty za 10 milionów na rocznicę. Wiesz o tym? Od klejencu pieprzony? No nie mogę z tych innych ludzi. Ja pierdzie, no nie mogę. No naprawdę, widzowie, wy czasem tak pieprzycie niektórzy. Tam pojedziemy. No ładnie, ładnie. Jeszcze jedną rzecz mam dla ciebie. No. Pamiętasz, jak mówiliśmy, że chciałabym tam z tobą pojechać? I chciałabym spróbować, bo... Bo? No to otwórz. No to otwieram. Czemu bije Keci? O, ale w tym basenie? Tak, ale właśnie tutaj jakby... Nie tylko mogę... swoją matkę bije po streamach. Oczywiście w San Andreas. Mega fajnie. No, dziękuję bardzo. A kolejna miejscówka jest taka, której... Mogę strzelić. No. Azteka. No. A, wiedziałem, że tak zrobi. Wiedziałem. I on już wszystko wie? A nie, bardzo fajnie, bardzo fajnie. No. Ale mnie wnerwa ten Frisa tych filmikach Wersow. On zawsze musi być najlepszy tryhard pieprzony. To są tacy najgorsze typy z RP. On nie może chociaż trochę być miły, żeby wiesz, ale mnie zaskoczyłaś, fajnie. Tylko on od razu musi przytryhardować, bo jest filmik kręcony. Ja pierdzielę ten Fris. Tacy włosy ścięła. Ty szmato, czemu ścięłaś włosy? Zrobiła perfumy. A wiesz, szmato, że ja wiem, że ty perfumy dzisiaj robiłaś, ale to gównem jedzie. Szmaciuro! No nie mogę z tego Friza! Czemu on to robi? On jest takim chamem, widzowie!
No czemu on jest takim chamem? Nie może być miły raz w życiu! On musi tak tryhardować na tych filmikach! Ale macie mi perma kupić? W dupie mam perma, chłopie! Ja mówię prawdę, mówię jak jest! To jest ważniejsze! Ważniejsza jest prawda niż banicja, pamiętaj o tym! No. Co ty z tym mięciotki? Fajnie, tak. Bardzo dobre, no. Moi drodzy, zgromadziliśmy się po to, żeby zobaczyć top model, najnowszy odcinek. Okazało się, że całkiem przypadkiem, a raczej nie przypadkiem, jestem w dzisiejszym odcinku, z czego bardzo się cieszę i bardzo się jaram. Gratulacje! Ogólnie było super, wszyscy uczestnicy są świetni. Boję się i strasznie stresuję tym, jak telewizja to zmontuje, tak? A dawali do akceptu? Nie, właśnie nie mam akceptu i boję się strasznie, mimo tego, że czuję, że wyszłam super i że... One mają ułożone jak w Pepco. Naturalny stół. W polskim domu. Pepko, fokczam. Ogólnie był super vibe, to nie wiem jak to zmontują i się bardzo stresuję. Nie, oni się tak podierali, ja bym bardzo podejrzewała z muzykiem. O, że jestem. No jaki agresywny, normalnie z widzami gadam. Ninja Kawasaki dał na Goliborde 5 zł. Kurwa, co ty dzisiaj taki agresywny i zdedykowany. Normalna rozmowa z widzem jest prowadzona. Po prostu jak on mi gada głupoty. Czemu Verso pokupiła za 100 zł prezent, a on Verso za 1000? No chłopie, co za różnica, jak oni są milionerami, to jest symboliczne. Jak kiedyś dojdzie do ciebie to, chłopcze, że jak masz dużo siano, to nie musisz całego przepieprzać na siłę, bo masz, to wtedy będziesz szczęśliwszy, wiesz? Pamiętaj, że to się już nie liczy, oni są milionerami, wypieprzone na to. I pamiętaj, czemu ja ci to mówię teraz? Bo ja się z wami uczę, zanim będziemy widzowie bogaci, ja i wy. To już wcześniej trzeba to zaplanować, żeby się stracił bogactwo, rozumiesz? My już to planujemy. Krok do przodu, żeby nie być jak ci ludzie, co w totolotka wygrali, a potem w depresję wpadają i się huśtają w salonie, chłopie. Już musimy planować coś, co będzie się działo. A nie. Co robią? Nic. Czemu nic o tobie nie powiedzieli? Nie wiem, Rukasz, nie pamiętam jak ona wygląda. No Jula jest mocna. No jest ona w tym odcinku, bo nie widzę. Ale śmiesznie, bo my z nimi gadaliśmy chyba tam z pół godziny albo godzinę. I normalnie różne pytania i tak dalej, wszystko to wycięli. Błagają, że wycięli moją wypowiedź. Jest ona? Jest, stoi. Ja normalnie gadam z widzami! Weź mu meliski z rób, bo chłop zawału dostanie przed końcem streama. Nie, to jest rozwój! Rozwój z widzami! Równomierny! Dziękuję za piątkę. Dobrze. Moja grupa była super! Serio, nie mam... specjalnie wzięli do hejtu, czy ty... Tak, oni mieli trzy kategorie ogólnie. Ja pierdzielę, ale mi serce wali. No i co tam w tym? No nie! Myślicie, że oni tak sobie stoją wokół niej tak? O! To ta Verso, ulubiona youtuberka, czy tak sobie myślą tak? O, to ta cała Wardęga dyma notorycznie. Dawajcie, zrobimy jakiegoś pranka z sobą. Ty, ja bym tak zrobił. Wtedy też się pokażesz w telewizji, pamiętaj o tym. W tej telewizji musisz wypaść na tle innych, jako tako. Więc musisz coś odpieprzyć. Na ich miejscu ja bym coś takiego zrobił, że nawiązał do Wardęgi i cokolwiek. Wiesz, o co mi chodzi? Trzeba zanotować, że po 80 jest się wkurzonym na wszystko. W sensie ja jestem. Ja mam już 90 lat, ale to już jest jeszcze gorzej. Ładnie powiedziałam. Zależy naprawdę w moment. To jak mieliśmy się wypowiedzieć, tam właśnie była Weronika Sowa. Ja wtedy mówiłam,
cześć, dzisiaj będziemy mówić na temacie hejtu, zrobił tak ktoś? Tak się pomieszałam, Ada mówiła. Mówię, Ada, jak mi poszło, Ada? Ty robisz pranka w telewizji, nikt nie wie, kto to Wardęga? No to lepiej, bo nie wytną. A tak to by pewnie wycięli. Ale na pewno wiedzą, kto to jest. To było zajebiste, że Mikołaj był mega odważny i ogólnie on wszystko mógł robić, wszystko. On sam zaproponował tą sukienkę, powiedział, że on chce się przebrać tą sukienkę. To było zajebiste. Co? Czyli ogólnie teraz gadałeś z nimi pewnie kilka godzin, a wrzucili jedno zdanie. Tak, teraz cały czas gadałem, my cały czas gadaliśmy, nie? Wszystkim pisałam po ciele. Wszystkim dosłownie. Oni tak normalnie. Tak, oni. Oni to było też niesamowite, że oni w ogóle się nie wstydzili swojego ciała. No oni tutaj serio super współpracowali, wszyscy byli tacy zgrani, że to było niesamowite, serio. I każdy się tak otworzył, bo wiecie, teraz to jest tak bardzo skrócone, ale oni w międzyczasie jeszcze opowiadali, skąd na przykład piszą dane, dlaczego chcą napisać akurat na przykład tego to. I oni się... Bardzo przepraszam Twitcha. Bardzo przepraszam, to był tylko przykład wersów. Ona jest bardzo family friendly, nie wiadomo czemu to powiedziała. Oczywiście ja nie pochlebiam takiego słownictwa, według mnie to jest ohydne, że ktoś tak w ogóle może powiedzieć. Bardzo przepraszam. Dla mnie było fajne to jako samo przeżycie i to jest zajebiste. No, serio, nie, wiadomo, by tam spędziłaś... Czemu ona takie słowo w ogóle powiedziała? I nie zablurowali tego w dupę w jej filmiku. Nie wiem, czy kto ci montażyści? A to blurują logo, a to nie wytną słowa, a to odpieprzą jakieś inne gówno. Czemu oni to robią? Dużo czasu z nimi. Ja wiedziałam, kto już będzie w programie, nie mogłam tego nikomu powiedzieć. Pierwsza wizyta w telewizji, oh yes. Dawaj, koniec. Koks wciągają. Jezus, biedny, taki zaspany. Tak mówi pieszczotliwie do Karola. Nie pisz tak nawet. Ja wiem. Mam swoich faworytów oczywiście, ale jeszcze ich nie zdradzam. Mam, że będzie troszeczkę więcej mnie, ale tak z perspektywy czasu się bardzo cieszę, że po tak mało mogę zaliczyłam tego. Nie puścimy telewizji. Fajny odcinek! Trochę się o życiu dowiedzieliśmy, trochę o wersów, trochę o istnieniu ludzi na ziemi. Interesujący odcinek, bardzo fajny, czekam na więcej. Fajne, fajne. Idolka nie zawiodła po raz kolejny. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!